Launchpoole, launchpady jest to coś, co grzeje obecnie wszystkich na rynku kryptowalut i trudno nam się dziwić, ponieważ tutaj można generować fajne zyski. Widzieliście to już na przestrzeni tygodni, a nawet miesięcy, że w tym roku można było zgromadzić naprawdę fajny kapitał właśnie dzięki takim produktom, jakie ma przykładowo giełda Binance. I w tym nagraniu chciałbym Was zaprosić na research projektu Saga oraz pokazać Wam krok po kroku, jak korzystać z launchpoolu na giełdzie Binance. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do giełdy Binance, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane i jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Dobra, lecimy z tym tematem, bo tutaj jest dużo spraw do omówienia. Po pierwsze, projekt Saga, tak jak wspomniałem. Po drugie, kwestie airdropu, który już odbieraliśmy, ale Wam jeszcze przypomnę ile, kiedy i za co. No i oczywiście w trzeciej części tego materiału omówimy sam launchpool na giełdzie Binance. Saga jest to protokół warstwy pierwszej, czyli tak zwana layer 1, która umożliwia programistom automatyczne uruchomianie tak zwanych VM agnostic, niezależnych od maszyn wirtualnych, równoległych i interoperacyjnych dedykowanych łańcuchów, czyli chainletów, które zapewniają aplikacją nieskończoną skalowalność poziomową. Oczywiście jak zawsze Binance zrobił swój research, który możemy znaleźć, już Wam pokazuję, klikając sobie tutaj w tym miejscu, o przykładowo tutaj. No i tutaj mamy raport projektu Saga. Mamy oczywiście stronę internetową, white paper również się tutaj znajduje. Warto się z nim zapoznać, bo tak jak mówię, da nam to wiele odpowiedzi na pytanie, czy taki projekt warto po launchpoolu zatrzymać długoterminowo, czy może od razu sprzedać na listingu. Jeżeli mowa o samym tokenie Saga, to jest to token natywny, który będzie używany do płatności, stakingu i jak zawsze governance w tym przypadku. Będziemy mogli głosować i oczywiście decydować o ewentualnych zmianach czy poprawkach w tym projekcie. Saga jest całkowicie zdecentralizowanym protokołem proof of stake i tutaj każdy poszczególny tak zwany chainlet ma tego samego walidatora, jak i model zabezpieczeń czy też bezpieczeństwa jak główna sieć Saga. Oczywiście tutaj również możemy zapoznać się z zastosowaniem poszczególnych chainletów i mamy to tutaj fajnie opisane, a jeżeli chodzi o to ile projekt zebrał, jest to 15 milionów. Zwróćcie uwagę m.in. od Samsunga, Polygon i inne podmioty, które mamy tutaj wymienione. Total supply tego tokena jest to 1 miliard, a calculating supply, czyli to jaka ilość będzie w obiegu w dniu listingu, jest to 9% całego supply, czyli 90 milionów tokenów. Jest to token oczywiście na sieci Cosmos, a 45 milionów, czyli połowa z tego, co pojawi się w dniu listingu, można wyfarmić właśnie w launchpoolu na giełdzie Binance. Launchpool startuje już jutro, 5 kwietnia. Mam nadzieję, że ten film uda mi się wypuścić jeszcze dzisiaj. Jeżeli nie, to jutro z samego rana na pewno to zrobię. Natomiast na X już Wam informację podałem, że launchpool startuje jutro, więc będziecie mogli, jeżeli oczywiście obserwujecie mój profil na X, farmić od samego początku. Misją projektu jest umożliwienie kolejnym łańcuchom, mowa tu o 1000 lub jak to woli sieciom gier i rozrywki, aby stali się częścią właśnie tutaj rozwijającego się projektu Saga Multiverse. Zwróćcie również uwagę na to, wszystkie projekty, które będą budowane na blockchainie Saga, będą częścią programu Innovator Program, który od 1 kwietnia 2024 zrzesza, można powiedzieć, 350 projektów, a 80 z nich są to projekty gamingowe. I to też nam mówi, jaki trend góruje, jeżeli chodzi o rynek krypto. Mamy właśnie gaming, mamy projekty ze sztuczną inteligencją, czy też RWA, czyli Real World Assets. Są to na pewno jedne z tych trendów, które warto mieć z tyłu głowy, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie rynek kryptowalut. Ale kontynuujmy tą wypowiedź. 10% są to projekty NFT oraz rozrywki oraz 10% projekty DeFi, czyli DeFi wciąż jest jeszcze jednym z tych trendów, a na pewno jednym z najważniejszych w poprzedniej hoście. No i mamy tutaj również partnerstwa Sagi z innymi layer jedynkami, m.in. Polygon, Avalanche, Celestia, Marble X, no i tutaj Com to Us, tego jeszcze nawet nie znałem. Warto się oczywiście z tym researchem zapoznać krok po kroku, na spokojnie sobie wszystko przeczytajcie, zapoznajcie się z tym. Ja Wam się oczywiście staram przekazywać te najważniejsze, moim przynajmniej zdaniem, informacje. W tym miejscu mamy techniczne detale, Saga Mainnet, validatorzy, bezpieczeństwo, które wpływa oczywiście na działanie tych chainlistów, które będą się tutaj budować. Tokenomia to jest coś, co zawsze należy sprawdzać. Tak jak wspomniałem, Binance Launchpool 4,5% całego supply, ekosystem i deweloperzy 30%, airdrop, o tym będziemy za chwilę mówić, popatrzcie, 15,5%, fundacja 10%, no i core oraz inwestorzy łącznie 40%. Jeżeli chodzi o uwalnianie, zobaczcie, większe uwolnienie będziemy mieli w marcu 2025, od początku, czyli od dnia listingu w miarę spokojnie te tokeny będą uwalniane, no i tak jak mówię, tutaj będziemy mieli
większy, znaczny skok, chyba okolice marca 2025, ale to jeszcze będziemy analizować. To znaczy osoby, które będą tym projektem zainteresowane, będą mogły to robić. Znacie stronę, na której się sprawdza uwalnianie tokenów, które projekty, w jakiej ilości i którego dnia uwalniają swoje tokeny, więc to zawsze można sobie testować i sprawdzać. Mamy oczywiście Roadmap, Andromeda, Alphanet, tutaj kolejne dwa testnety, no i Mainnet. To, o czym należy oczywiście pamiętać i zapisać sobie w kalendarzu, jest to data listingu, czyli 9 kwietnia o godzinie 14 UTC, czy to jest 16 czasu polskiego po zmianie czasu. No i oczywiście pary, do jakich będziemy mogli handlować tym tokenem tutaj właśnie na Binance. Polecam oczywiście obserwować projekt Saga, żeby być na bieżąco, jeżeli jakieś ważne informacje się pojawią, no to właśnie tutaj na X-ie najczęściej te informacje będą podawane, prawdopodobnie również Discord. Natomiast ja preferuję X-a, wiecie, że do Discorda mam awersję, totalną niechęć, nie mogę się przekonać, chyba nigdy się nie przekonam, no ale dobra, nie o tym. W każdym bądź razie, tutaj na stronie, jak sobie zjedziemy troszeczkę niżej, mamy taką informację, która na pewno wszystkich nas interesuje, czyli airdrop, ok? I mamy oczywiście stronę airdropową, ona wygląda w ten sposób po otwarciu. No i kryteria, za co dostawaliśmy tutaj airdrop, macie wszystko opisane krok po kroku. Ja teraz nie będę raz jeszcze tego czytał, bo już to robiliśmy, z tego co pamiętam, w jednym z Crypto News. Tutaj głowy nie dam. W każdym razie ja na pewno ten dokument czytałem, no bo jakiś czas temu informowałem Was o tym, dokładnie 3 stycznia, że w kosmosie pojawi się airdrop tokenu Saga. Tutaj wymieniłem oczywiście również, za co ten token dostaniemy. No a całkiem niedawno, bo dokładnie 7 marca, mówiłem Wam o tym, że można do 27 marca sprawdzić, ile nam się tych tokenów należy, no i oczywiście je odebrać. Mam nadzieję, że każdy z Was, kto był uprawniony, te tokeny odebrał. Tu jest jeden z moich portfeli w kosmosie. No i ja tutaj dostanę 50 tokenów Saga za staking w kosmosie. Oczywiście, jak widzicie, były tutaj różne kryteria. Mogliśmy za różne rzeczy się tutaj kwalifikować. 50 tokenów padło. Jeżeli zapytacie, jaką cenę ten token może osiągnąć, tego tak naprawdę nikt nie wie. Natomiast myślę, że kilka dolarów ten token może być wart w dniu listingu. Dobra, jak już mamy ogarnięty projekt, jak już mamy ogarnięte kwestie airdropu, to przejdźmy teraz do samego launch poolu na giełdzie Binance. No i tutaj tradycyjnie, tak jak widzieliście, możemy wrzucić albo FDUSD, czyli stablecoina, i za ich pomocą będziemy mogli wyfarmić 20% tokenów z tej puli. No i oczywiście tradycyjnie BNB, dzięki którym wyfarmimy 80% tych tokenów. Wszystko rusza za 7 godzin i 3 minuty i potrwa 4 dni. Dobra, więc wrzucę sobie teraz BNB. Robimy to w prosty sposób. Klikamy właśnie tutaj, w tym miejscu. Mamy, tak jak widzicie, licznik, który odlicza do rozpoczęcia. Mamy te wszystkie strony, o których rozmawialiśmy i które Wam pokazałem. Poniżej mamy oczywiście pulę, 36 milionów tokenów Saga, token stakingowy BNB, okres farmingu 4 dni, no i liczba uczestników, zobaczcie, niemała 86 tysięcy osób będzie farmiło, czyli aż tyle osób uważa, że po prostu warto to robić na tej giełdzie, co mnie osobiście bardzo cieszy. No i ja oczywiście wrzucę swoje BNB, robimy to w prosty sposób, klikamy stake'uj, następnie klikam max, bo chcę wrzucić wszystkie środki, a zostawię trochę na opłatę tradycyjnie, dobra. Stake'uj. No i dobrze, wiecie, że w każdej chwili możemy zrezygnować, nie musimy przez całe te 4 dni trzymać tej BNB, one nie są blokowane, możemy kliknąć wykup i dowolną ilość sobie tutaj wypłacić z tego stakingu. Oczywiście nagrody naliczają się w tym miejscu, możemy w każdej chwili je odbierać klikając tutaj, natomiast nie trzeba tego robić. Jak zakończy się farmik, jak ja to nazywam, zarówno BNB, jak i tokeny Saga trafią na nasz portfel spot, no i w dniu listingu będziemy mogli ewentualnie te tokeny sprzedać lub trzymać długoterminowo, to już od każdego z nas będzie zależało, co z tymi tokenami zrobimy. Oczywiście oprócz tego można jeszcze wrzucić FDUSD, ja sobie też tutaj dorzucę, bo ten token mi się troszeczkę nawet spodobał i chcę go jak najwięcej wyfarmić, kliknę stake'uj i wrzucę sobie 1000 dolców niecałe w tym stablecoinie, ciach. I tu podobna sytuacja, możemy w każdej chwili wykupić, klikając w tym miejscu dowolną ilość, no i tak samo po zakończeniu, jeżeli nic nie zrobimy, zarówno tokeny Saga, jak i tokeny FDUSD trafią na nasze konto spot. Tak naprawdę to wszystko, tu nie ma żadnych udziwnień, nowości od ostatniego czasu, natomiast myślę, że warto sobie takie rzeczy odświeżać, a zwłaszcza zawsze sprawdzić sobie projekt, który farmimy, bo naprawdę można czasami trafić na perełkę, więc warto wiedzieć, co tutaj jest do zdobycia. Jeżeli zapytacie o ryzyko, no to ryzyko jest tego typu, że trzymamy nasze środki na giełdzie, czy to stablecoiny, czy właśnie BNB, natomiast jeżeli chodzi o samo używanie produktu Launchpool, tutaj nie ma dodatkowego ryzyka, my za alokowane BNB czy FDUSD nie ponosimy żadnych kosztów. Taką ilość, jaką tutaj wrzucamy, taką ilość możemy wyciągnąć. Tak więc jeżeli ktoś z Was trzyma środki na giełdzie Binance, to myślę, że warto i nawet należy z tego produktu korzystać, bo ten produkt nie niesie ze sobą, jeszcze raz to powtórzę, żadnego ryzyka. Jedyne ryzyko to jest trzymanie środków na giełdzie, ale to już wiecie, nie Twoje klucze, nie Twoje kryptowaluty. Myślę, że każdy z Was ma tego świadomość i nie jest to żadna nowość. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No i oczywiście mam nadzieję, że ten launch pool ponownie da zarobić fajne pieniądze. Trzymajcie się. Hej.